Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Za godzinkę wyjeżdżamy z Florydy, aby oddać samochód do wypożyczalni. Trzeba będzie go troszeczkę wyczyścić w środku, ponieważ nie mogę znaleźć w domu, który wynajmujemy, przedłużacza do odkurzacza. Będzie to odbywało się klasyczną metodą na miotłę. To jest też dobra okazja, abyście usłyszeli ode mnie kilka słów na temat tego samochodu, który wynajęliśmy. Jest to Chrysler Pacifica, model 2018 roku. Jestem bardzo, bardzo mocno zadowolony z tego samochodu. Świetnie się spisuje w czasie drogi. Po prostu jest rewelacja. Komfort podróży jest bardzo duży. Także najpierw ogarnę troszeczkę w środku, a później zapraszam wszystkich na małe zwiedzanie samochodu w środku, na zewnątrz. Opowiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Często pytacie w mailach: panie Pawle, czy samochód trzeba umyć przed oddaniem do wypożyczalni? Moi drodzy, niekoniecznie. Jeżeli ten samochód jest tak trochę ukurzony, wykazuje ślady używalności, co jest normalne, nie musicie go naprawdę odkurzać w środku czy jechać specjalnie na myjnię i szorować go, aby się pięknie błyszczał. Wystarczy, jak w środku troszeczkę go ogarniecie, na przykład tak jak ja, ponieważ często jeździłem tym samochodem na plażę, więc w środku jest naprawdę dużo piasku i to wystarczy, w zupełności wystarczy. Wracam dalej, teraz od strony pasażera będzie. Ok, samochód z grubsza ogarnięty, a więc zapraszam do środka. Chrysler Pacifica. Dlaczego lubię podróżować minivanami? Jak widzicie, mam w środku dwa krzesełka dla dzieciaków, a jednak jeszcze jest sporo miejsca. Z tyłu swobodnie siedzi jedna osoba i w drugim rzędzie też swobodnie siedzi jedna osoba. Oczywiście siedzenia z tyłu, jeżeli nie podróżujecie z dzieciakami, te siedzenia bardzo fajnie się składają i dają na poziomie podłogi powierzchnię, na której można umieścić bagaże. Okay, z tej strony możemy dostać się. Zobaczcie, tutaj pod podłogą jest schowek. Jest on bardzo duży, także siedzenie swobodnie, tak jak wspomniałem, mieści się do środka i udostępnia nam bardzo dużą powierzchnię do trzymania bagaży. Ja często wykorzystywałem również tą powierzchnię do po prostu do spania na kempingach, zwłaszcza jeżeli pogoda w nocy była bardzo zimna, więc przenosiłem się do samochodu. Bagaże wrzucałem do przodu, a sam rozkładałem się z tyłu i miałem bardzo wygodne spanie i bardzo ciepłe, ponieważ mogłem sobie wieczorem spokojnie włączyć samochód i podgrzać sobie troszeczkę atmosferę. Bagażnik. Jak sami widzicie, nie jest to jakiś super pojemny bagażnik, szczególnie jeśli porównacie to z samochodami SUV. Aczkolwiek ja miałem w bagażniku dwa wózki i jeszcze dwie średniej wielkości walizki, więc wózki spokojnie układały się na zewnątrz, walizki na górę i nie było problemu, żeby się z tym pomieścić. Oczywiście jeszcze kilka bagaży, które miałem, mogło swobodnie zmieścić się do środka, ponieważ zauważcie, jak duża jest powierzchnia w środku pomiędzy siedzeniami w drugim rzędzie. Tutaj jest miejsce, tutaj swobodnie można podręczne bagaże zostawić. No i mostek nawigacyjny, czyli miejsce dla kierowcy. Wciąż jeszcze jest trochę piasku, no ale tak jak mówię, tego niestety bez odkurzacza nie uda mi się wyciągnąć, więc zostawiamy tak jak jest. Materiały wewnątrz bardzo wysokiej jakości. Nie mam nic do zarzucenia. Bardzo lubię podróżować samochodami, które
mają w środku skórę, dlatego że jeżeli ktoś mi się wpakuje z plaży jeszcze w mokrych kąpielówkach lub nawet jeżeli coś mi się rozleje, jestem w stanie to szybciutko zetrzeć, wysuszyć i nie ma żadnego później problemu, nie ma żadnych plam. Jak sami widzicie, dosyć duża przestrzeń bagażowa, gdzie można sobie trzymać różne gadżety. Wszystkie samochody, takie różne bajery nawet, aha, pudełko po seczku. Wszystkie samochody w Stanach Zjednoczonych, które mają co najmniej 5 lat, już są wyposażone w złącza USB. Jedno złącze USB, drugie złącze USB. Także swobodnie możecie podpiąć sobie już telefony. Nie musicie używać przejściówek, takich standardowych przejściówek, które możecie wetknąć do gniazda zapalniczki. Przy okazji mogę podać Wam informację, że polskie ładowarki, polskie przejściówki, do których podłączacie sprzęt, działają również w amerykańskich samochodach. Jeszcze jedna informacja dla osób, które używają systemu Android. Nie wiem jak jest systemem Apple'a, iOS, ale jeżeli podpinacie się tutaj do tego samochodu z systemem Android, w tym momencie samochód automatycznie wykrywa komputer pokładowy i nawigacja może zostać wyświetlona na desce rozdzielczej, także nie musicie co chwilę zerkać na telefon. Poza tym oczywiście możecie odtwarzać utwory audio, które znajdują się na Waszym telefonie. Ekran dotykowy, no nic wielkiego. Tak jak mówię, to wszystko jest w standardach. Klimatyzacja jest oczywiście kilkustopniowa. Osoby, które siedzą z tyłu, mają własny tutaj z boku panel sterowania i tym panelem sterowania mogą sobie regulować nawiew na tylną część samochodu. Podgrzewane siedzenia w standardzie to jest szczególnie przydatne. Bardzo często wykorzystywaliśmy na Florydzie, naprawdę bardzo często. Jeśli ktoś by wymyślił chłodzone siedzenia, to myślę, że opatentowanie tego mogłoby mu przynieść troszeczkę więcej pieniędzy. Jeszcze troszkę o miejscu. Nawet tych wszystkich schowków nie udało mi się rozgryźć. O proszę, tutaj jest takie fajne lusterko z szerokim kątem widzenia i możecie obserwować całą załogę, która z Wami jedzie. Nikt się nie ukryje przed Big Brotherem. Schowek na okulary. Tutaj są światełka. Tutaj możemy odsuwać lub zamykać siedzenia. Boże, to nie są siedzenia. Jeszcze raz, wróć. Tutaj taki mały panel sterowania. Możemy zamykać i otwierać boczne drzwi. Możemy sobie tutaj zaprogramować otwieracz do garażu, który mamy w domu, no ale nikt tego nie będzie robił. I to wszystko. Ja jestem fanem minivanów, co zresztą wiecie z moich poprzednich filmików. Bardzo wygodne samochody, fajne samochody rodzinne. Bardzo mocno polecam. Jestem zadowolony od momentu, kiedy urodził mi się dzieciak jeden i później drugi. Cały czas po prostu wynajmuję tylko i wyłącznie te samochody. Arizona, Utah, Colorado. Jazda z Chicago na przykład do Colorado zajmuje mu 17 godzin. Praktycznie tego nie odczuwam. I na koniec jeszcze jeden taki mały przydatny gadżet. Model Chryslera ma takie małe zasłonki, które są chowane w drzwiach z przodu i z tyłu samochodu. Bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli jedziecie z dzieciakami i słońce mocno operuje z lewej czy prawej strony. Nie musicie żadnych wieszać ręczników, tak jak ja to dawniej robiłem gdzieś na szybach lub innych pseudozasłonek. Wszystko to fajnie pomaga. Jeszcze raz ostatni rzut na samochód cały i to by było chyba na tyle. I pamiętajcie, że do wynajętych samochodów tankujemy zawsze najtańszą benzynę, czyli 87.
I żeby ktoś się z Was nie pomylił, na takiej stacji benzynowej zielony to zawsze jest diesel i do niego są osobne dystrybutory, a E20 to jest specjalna benzyna na każdym samochodzie, do którego możecie zatankować taką benzynę, jest napisane Flex Fuel i taki samochód ma z tyłu właśnie znaczek z napisem Flex Fuel i można do niego tankować tą benzynę. A tu też są standardowe benzyny, które znajdziecie na wszystkich innych stacjach. Pamiętajcie, nie wszędzie jest diesel. Dzisiejsza cena za galon jest 2,60. I zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, czego nie lubię w tym samochodzie. To jest pokrętło do zmiany biegów. Działa i wygląda jak kuchenka mikrofalowa. Jedyny mankament tego samochodu. A reszta jest naprawdę bardzo ok. Tak, to by było chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, na którym możecie dowiedzieć się wiele rzeczy, nie tylko o amerykańskich samochodach. I do zobaczenia gdzieś na szlakach.